Cześć sprinterzy.com. Dzisiaj chcielibyśmy pokazać krótką analizę startu rekordzistki klubu KS Sprinterzy.com, a więc Corneli, która dwukrotnie w tym sezonie uzyskała wynik 7,83 na 60 metrów. No i począwszy od pozycji, może pokażemy najpierw cały jej start, jak on wygląda od strony bez zwolnionego tempa. Możecie spróbować wyłapać niektóre elementy. I teraz wrócimy do analizy w naszym programie youngolive.com, który jest dostępny m.in. poprzez naszą stronę www.sprinterzy.com i służy on do analizy, ale jest tam także dostępny program treningowy. Możecie z tego skorzystać. Natomiast samo nagranie pochodzi z siłowni My Fitness Place. To jest nasza nowa miejscówka, super warunki, około 40-metrowa bieżnia, która umożliwia takie maksymalne sprinty do 15-20 metrów, ale pozwala szlifować zarówno mechanikę startu, jak i mechanikę biegu na dystansie. Ale dobra, wracamy do analizy biegu. Jak widać, Cornelia jest tutaj skupiona dosyć wysoko, zarówno na lewej, jak i prawej stopie na ściankach bloku. Dotyczy to silnych zawodników i ma za zadanie zwiększyć przestrzeń do tego, żeby w locie potrafić uderzyć pod odpowiednim kątem w ziemię. Ale tak jak wspomnieliśmy, dotyczy to silnych zawodników, którzy będą potrafili z tej pozycji się odbić. I tutaj widzimy, skupimy się najpierw na tym odepchnięciu. I to, co jest często pomijane, a co spróbujemy tutaj rozrysować, a więc to, że sprint jest w swoim, jest tam w sobie symetryczny. Przeprowadzimy tutaj takie linie, począwszy od startu z bloków, żeby ukazać symetryczność tego sprintu. Pierwsza linia pobiegnie tutaj przez linię nogi lewej odpychającej, jak i tułowia. Druga przez prawy goleń. Trzecia przebiegnie przez udo. No i czwarta tutaj przez ramiona. Jak widzimy, układa nam się taka symetria. I dlaczego ma to znaczenie? Rozrysujemy to na podstawie linii. Tutaj tak jak przebiega linia, nie wiem czy widać ją, jeżeli chodzi o analizę strzałek, natomiast ukażemy ją w ten sposób, że dłoń, która jest z przodu, musimy brać pod uwagę to, że ona nadaje siłę, impet uderzenia przeciwstawnej do niej nogi. A więc ruch lewego ramienia w dół będzie wpływał na ruch przeciwstawnej nogi w dół pod tym samym kątem. No i to ta cała symetryczność sprintu, to właśnie tak jak ta linia tutaj przebiega, pokazuje jak, pod jakim kątem goleń ma zmierzać w ziemię. Więc jeżeli chodzi tutaj o te rozrysowane linie, więc zakres wszystkich członków ciała, jest on dobry, wszystko układa się w symetrię i zarówno ramię, jak i noga, tak samo, co jest ukazane na tych zielonych strzałkach, jest dobre, ponieważ poprowadzi to w odpowiednim kierunku w dół. No i zobaczmy, co się stanie na kolejnej klapce, a mianowicie to, jak lewa noga wpłynie na implikacje siły prawej nogi w ziemię. O właśnie, i tutaj to widzimy, a więc ta ręka poszła dokładnie tak, jak lewa, jak prawa stopa. I tu jest, należy o tym po prostu pamiętać, że nasze ramiona są przedłużeniem naszych nóg i mają one wpływ na to, z jaką siłą
implikujemy siły w dół i tutaj ważne jest to, że po prostu w dół i pod odpowiednim kątem, bo tu jak widzimy ten kąt implikacji siły i golenia wynosi 51 stopni, jest on zbliżony do kąta 45 stopni. Tutaj, żeby pokazać taki błąd, wyszczególnić go na przykładzie over stridingu, takiego nadmiernego kroku, to możemy zauważyć między innymi tutaj, na przykładzie tej zawodniczki, która ląduje zbytnio przed środkiem ciężkości, ale przede wszystkim jej goleń układa się za bardzo pionowo, co będzie miało wpływ na szybkie wyprostowanie tułowia. Natomiast tutaj widzimy agresywną pozycję. I jakie błędy możemy tutaj wychwycić? Tutaj jest ten, tu jest moment tuż przed kontaktem stopy z podłożą. To są ułamki sekund, ale widzimy, że lewa noga zawodniczki jest ciut za daleko. Jest ciut za daleko. Co moglibyśmy zrobić? Samo ułożenie wysokie na ściankach bloków pomogło, ponieważ zawodniczka znajduje się dość wysoko ze swoim środkiem ciężkości. Natomiast co moglibyśmy zrobić, żeby tą nogę jeszcze przybliżyć? Mam na myśli to, żeby lewa zbliżyła się do prawej, co będzie miało wpływ na lepsze, skuteczniejsze odbicie, bo jeżeli ta noga, im noga znajduje się dalej, tym ta faza przetoczenia ciała zajmuje więcej czasu. Więc po co tracić czas, skoro można to skrócić? I tutaj od razu można zastosować taki krótki drill. Na przykładzie tego ćwiczenia tutaj z naszego gdańskiego ośrodka pokazuje Mateusz, jak można robić. Tutaj widzimy, że jeszcze w górze, jeszcze w powietrzu następuje zbliżenie się do siebie kolan obu stóp. No i rezultat jest taki, że lądujemy zarówno z tyłu środka ciężkości, jak i te członki układają się idealnie wokół naszego środka ciężkości, co ma wpływ na lepszą siłę odbicia, jak i krótszy czas kontaktu z podłożem. Wróćmy tutaj do analizy. Zawodniczka jest dosyć mocna pochylona. Zobaczymy, czy jej goleń, jak tu jest 51 stopni, czy zmieni się na jakieś 70 stopni, czyli nastąpi jakiś błąd. Jak widzimy, goleń wciąż jest agresywny, wciąż zmierza w dół, a więc tą symetrię, którą rozrysowaliśmy, ona wciąż jest zachowana. No i tutaj ręka nadaje impet nodze w dół. No i rezultat jest taki, że zawodniczka ląduje pod zbliżonym kątem 52 stopnie, a więc wciąż ma duże rezerwy, jeżeli chodzi o fazę przyspieszenia. Jeżeli zawodnik przeciąga krok i dąży szybko do tych pozycji wysokich, to zmęczy się, będzie już bardzo się męczył po 60 metrach. My tutaj dbamy, niezależnie od tego, czy to jest 60 czy 100 metrów, no chcemy się skoncentrować przede wszystkim na tym docelowym dystansie, a więc 100 metrach dystansu. Co się stanie na trzecim kroku? Symetria zachowana, zawodniczka ląduje już pod kątem 69 stopni. Tutaj jest to trochę nieidealne, ponieważ noga zostaje z tyłu. Ale te kąty wciąż są zbliżone i z racji, że sylwetka jest oddalona, nie nagrywaliśmy tego idealnie w poziomie, to tutaj może ten obraz trochę przekłamywać. Natomiast jest to wciąż w pobliżu środka ciężkości. Jeżeli chodzi o poprawę, to między innymi poprzez naszą stronę yangolive.com możecie skorzystać z takiej analizy zwrotnej. Tutaj mamy technikę sprintera, sam analizator, jak i dostępną indywidualną analizę techniki przyspieszenia i możemy to, jeżeli nam wyślecie właśnie takie nagranie w poziomie swojego biegu, to jesteśmy w stanie Wam zwrócić podobną analizę wraz z doborem odpowiednich ćwiczeń, które uskutecznią, poprawią Waszą mechanikę. Dotyczy to zarówno startu, jak i biegu na dystansie. A to z czym, nad czym musimy skupić się z Cornelią, dotyczy przede wszystkim zbliżenia członków ciała wokół środka ciężkości, żeby to wpłynęło na jej jeszcze lepszy, jeszcze płynniejszy start do przodu. Te członki w czasie implikacji stopy muszą znajdować się jak najbliżej siebie,
Dotyczy to szczególnie tych pierwszych kroków, żeby ten start był jak najbardziej optymalny. Na przykładzie tej zawodniczki widzimy też niskie przeniesienie stopy. No, jest to też bardzo pożądany element, natomiast też nie dotyczy każdego zawodnika, więc nie należy do tego dążyć za wszelką cenę, ale jeżeli ktoś potrafi osiągnąć tak niskie przeniesienie stopy, co widzimy tutaj, może to tylko pomóc. Tutaj widzimy, no, stopa jest idealnie tuż przy powierzchni. Tak samo druga stopa już nie jest tak nisko, ale przebiega na wysokości drugiego kolana, co też jest dobre i stanowi zysk na samym starcie. Dobrze, to wszystko miało być krótko, wyszło nam ponad 10 minut. Jeżeli chodzi o samą siłownię, gdzie nagrywamy, jest to ulica Galicyjska 18. Drugi taki obiekt jest na ulicy Bunsza 19. Są to dwie lokalizacje siłowni My Fitness Place. Organizujemy też tam zajęcia typu trening biegacza, dostępne we wtorki, czwartki oraz soboty. Szczegóły na stronie My Fitness Place. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na nasze strony youngolive.com oraz www.sprinterzy.com.